Hej, ludzieska. W następnym odcinku zagrajmy Fallout New Vegas, tak. Musiałem chwilę zastanowić, aż czy na pewno. Czasami zdarza się, że człowiek się pomyli. Super clay. Me gusta. Szoki z narzędziami. A w nich nóż. I super clay. No, powiedzmy. Protector, którym jest energetyczne i chodziło chyba jakieś to jest. Ogniwo chłodzące, moduł sensora, a skrzynce, gasurka i miernik ciśnienia pary. Teraz sztaba, warsztat amunicyjny. O, tu mamy jakiś... Aha, przecięty. Właśnie, tu będziemy potrzebowali tego jeszcze. Moment. Komponenty chemiczne. Tu zepsuł... Ej, nie strasz. A w nim? Pusto. Czyli bida w kraju. Miernik ciśnienia pary. No, zostawimy je, bo one są przydatne do niektórych tych. Jak się nazywają? Implantów. Które są bardzo potrzebne. Czyli na jeden implant właściwie do podniesienia do L4, czyli najwyższej chyba wartości. Potrzebne właśnie są 4T. To oczywiście zależy od rodzaju, nie? Bo są też są im potrzebne. O, kociako. Przykładowo. Jeju. Skalpele. Róż. Lub. Puste. Co tam jeszcze było? Jakieś chyba. Skalpel na pewno. Tak samo miernik ciśnienia pary. A także jeszcze coś było tutaj potrzebne. Chyba właśnie te. To za chwilę zostaniemy zaatakowani. Jeju. Chyba jakieś moduły dodatkowe. Światełko chyba kontrolne czy coś też. Dobra. Za chwilę się pewnie pojawia. O! Biegną. Złowroga Zofia. Brutalna Barbara miała kapsle, papierosy, przedwojenne ubranie wiosenne, sprężynowiec i wałek, narzędzie zniszczenia. Potworna Pelagia. Wszystkie paliły. Chyba jeszcze mi się zdawało, że jedna była. Raz, dwa, trzy. Mi się zdawało, że cztery były. Mogę się mylić. Tak pewnie to się dzieje. Ale z amunicją to jesteśmy bogaci. Jestem tak naprawdę ciekaw. Może będę się powtarzał. Znaczy na pewno. Ba, będę się powtarzał. Mianowicie szkoda mi właściwie, albo właściwie mam nadzieję, że aby w czwórce jakiś moder wcielił w życie to właśnie to co o czym myślałem. Mi chodzi o amunicję do broni energetycznych. Można by było po prostu usunąć właściwie większość i zostawić tylko dwa, tak jak było w dwójce. Czyli te małe i duże, no to jest dość sensowne. No, małe do jakichś tam, powiedzmy też narzędzi użytku takiego, nie wiem, jakiejś wkrętarki i tak dalej. Oczywiście w sytuacjach normalnych, a te duże, no nie wiem, do jakichś... jeju. Zagęszczarek przykładowo, lub też młotów pneumatycznych dużych, albo do kucia z asfaltu, dalej kamienia. To składka to jest... to niepotrzebne. Chodźmy tutaj. Ładuj się, ładuj. Bo my dla króla pracujemy, chciałem już wątpić. Prawie mi się to udało. O cholera, kas przecież przy sobie. Oby się nie rzuciła od razu, bo to nigdy nic nie wiadomo.
Nie atakuje, to dobrze. Wolałem być pewnym, wiecie. Głupio by było. O, łatwa miejscówka, bardzo dobrze. Krzykacz, nie, tam. Pokrzyk sobie. I ci ulży. The Kings. King czy Kings? Nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi, czy liczba mnoga czy pojedyncza. Siakarze. A ty się ładuj, gro, ładuj się. Ktoś do mnie biegnie, tylko co mu się zmieniło? A to pikawa. Oj, pikawa. Bo się zapisz za pikawę. Jestem kochany, wiem. No co, też można wyciągnąć trochę kasli. No się masz. Co ten piesek ci robi? No właśnie. No właśnie. That would explain why they're all riled at us. Seems like we have a big misunderstanding. What the hell? Co to miało być? Okidoki loki. Mam nadzieję, że mi moja retoryka wystarczy, jaką posiadam. Za cholernie nie pamiętam, ile to było raczej potrzebne. No. Stary, skakaj, skakaj, jak kozica górska. Zasadnicza ciemność widzę. To może... poczekajmy do rana. Byłoby całkiem dobrze. Szósta rana może być. Teraz wyciągnijmy nasze łaszki. Epickości. Czy nie wiem, co z tym tego przy sobie? Magazyny. Gdzie faceta to nie. Programisty. Się patrzę na... Nie, nie mam. Może w tym będę miał. No dobra, wygląd. Retoryka plus 5. Teraz zajebiście wyglądamy. A nie, no, no po prostu szacun. Niemal jak w Tokio. Fajnie, fajnie. Tylko że chwilowo jestem biednym człowiekiem, którego praktycznie na nic nie stać. Także no... Bida w kraju, panie! Bida! Jak to mawiają. Najstarsi górale nie pamiętają takiej bidy z nędzą. Tak. To jest to. No, no. Kręć się, kręć. Staram się trochę pić, jeść. My jesteśmy trochę niewyspani. No, quick save, rób się. No. Więc... albo nie, pewnie jakby co pójdzie coś nie pomyśli, no to... Ja trochę obity, więc...
Chcę się wylec przy okazji. Pistolet maszynowy, tak? Gdzie się strzelają? Martwy król. Pasiek. Nabój Makarow. To ja pozbieram wszystko, co mogę. Wiem, brudny jestem, no ale. Dom, 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 dom. P90 chyba było. Albo mi się zdawało. Ja nie mam w dłoniach broni, więc po co mi je wrzuć? Coś widzisz, chłamaj ręce. To nie ty. To nie ty. Jakby to jąć? Nie wiem, taki pewnie nie jestem. We know for a fact that the envoy made it to their headquarters. Still, if the king's willing to deal with us, perhaps we can work something out. My men to stand down. No dobra. Do króla nam zasuwajmy. To jakieś może trupy są? Nie ma? Ofiar? Nie, szkoda. No trochę. Nie do końca. No. Stary. Mak 10. O, na bogato. Zobaczmy, czy to rzeczywiście P90, czy nie. Uzbrojenie. Popychajka, omaleńka. Nie no. Prawie na pewno jest. Hecklen Koch. Na 10 mm. Naprawa. Złomem. Sporo tego. Makarowem. Możemy naprawić. I też zresztą maka zostawimy i złomem trochę naprawdę. Wystarczy tego dobrego. Nawet takie miłe urażenia. Nie to. To. Co tu mogę wziąć tego? To. I celownik. I tłumik. I takie tam zabaweczki. Ciekawe. Tu więcej nic nie widać. Pikaweczko moja, ty kochana! Wiesz, że zawsze się mogę coś odstrzelić? I pewnie dzięki temu bym wyświadczył całej ziemi przysługę? Dum 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 dum. A teraz tak coś mi się... Tak teraz pomyślałem coś. Czy zauważyliście, że ogólnie w Falloutach mało jest... myślałem, że coś dziwnie jakoś się zachowuje. Nie wiem, żeby na poziom różnych kondygnacjach coś się walczyć i tak dalej. No nie wiem, po drabinie wchodzi, no to właśnie po drabinie wchodzi się tylko i wyłącznie chyba w... Nie wiem, na pewno, może w Arborenie, ale nie jestem pewien. Chyba tylko w Falloutie Tactic po drabinie się tylko wchodzi. No królu, królu! Mój ty, ej. You've helped us plenty, so I'll tell you what. Just this once, name whatever you want, and if I can make it happen, it's done. So, toss it around in your head a little. You only get one favor from the king. A co to za zmolenie? No. Chyba, że tak. Potrzebujemy do retoryki. Tak. Musimy to ogadać, to konkretnie. Do 70, tak. Teraz będziemy mogli... przemówić większości ludziom do rozmowy. Też przyda się do tego, nie? Ogólnie na uścisłych, no ale... Nie możemy wszystkich, prawda?
to jest. Będzie co? Ostatnia kula trafia twoje ciało. Rail? Critical. Nie wiem co to znaczy rail. Rail. A tak, to się czyta. No krytycznie, ale... Nie wiem. Dobra. Gambit z przeznaczeniem. Co mam? Trening. W sumie można by było co, nie, co nieco podnieść, ale... Retencja. Nie. Przeładowanie. Kawaler, łowca... To zjeżdżaczką. Wtedy więcej dodało tego obrażeń. Krytycznych. Phantomurk, kanibal. Rewolwerowiec. Ładowarka, nie wiem, może to ładowarka, chociaż mało z niej korzystam. Tak naprawdę powiedziawszy. Co my tu mamy? Mądrość kamienia. Od trucizny mi będę obrywał. O! A jak będę tyle skonał, mogę to instynkty wpierniczać. Ciekawe. Tego chyba nawet nie brałem. Ten szeregowy. 9,45 szturmowy, wyborowy, typowy. Szybkie dobycie broni. Ładzę, tak. Nie wiem, czy nie wziąć do siebie tamtego. Ale czy mam skoncentrowany ostrzał? To jest przydatna rzecz. O, a nie. Czy tak? Moment. Moment, co to mamy? Percepcję potrzebujemy większą, poziom 14. Moment, you are able to quickly calculate how opponents reclaim. Did you reach this perk here and increase when target is far away? Chyba, że w większej odległości lepiej celuje. Tak, to chyba rozumiem. Czy no... Nie jest zła rzecz. Ale chwilowo jeszcze mogę przeżyć. Do percepcji zwinności. Ładnie, zobaczmy, że skoncentruję ostrzał, ja mam to. Będę się patrzył właśnie przez... Co to jest? A. Patrzę się właśnie tylko i wyłącznie na obrazki, bo to... Pamiętam jak wyglądało. Momencik. No kompanie. Aha, nie mogę mieć kompana żadnego. Mapie. Tam muszę mieć co? Charyzmę na poziomie 5. Cowboy. Chomik. Nie, to jest pakowacz jakiś. Poziom siła na 8 i wytrzymałość na 7. 10 rank? Wow! To jest też ciekawe, ale handel muszę podnieść. Znasz anatomię? Nie wracaj? Tak. Nauki ścisłe to trzeba było też podnieść. Jejejejejo. Naprawdę nie widzę tego. Chociaż jeszcze jest tego sporo do przejrzenia, więc może przyspieszę. Co my tutaj? O, wróciłeś. Poziom 18, broń palna. Ha! Nie, to jest też właśnie ten sam obrazek, to nie to. Ale... moment. Okay.
To na pewno właśnie tak to. Tutaj właśnie wygląda. O, to jest skoncentrowany ostrzał. Broń energetyczna i broń palna na 60. Dobra. Gdzie to jest? O, szeregowy. Więcej obrażeń, to się przydaje. No niech będzie. Dobra. Co zapiszmy? Królu, królu. Ej. Things have been a lot better since you helped with those soldier boys. Thanks again. Co masz powiedzieć w sprawie Rexa? Przysługi? Fine by me. Just remember I owe you one. Now, what did you want to talk about? Dobra. Więc tak, może... Near as I can tell, some sort of religious institution. Oh, I know it's their school out front, but everything in here seems to be related to the worship of some guy from back in the day. People used to come here to learn about him, to dress like him, move like him, to be him. If that's not worship, I don't know what is. Ciekawe, nie? As far as we can tell, the guy that built this place was considered the coolest of the cool and taught other people how to be men. People would come all around to learn how to sing, dance, dress, and even speak the way he did. Not a whole lot to tell. There were only a few books left in here when we found it, and those were rotted away. There were some posters left that were pretty well preserved, which is how we know all this stuff was based on the same guy. The thing of it is, we don't even know what his name was. All the posters just referred to him as the King. Well, that and the giant sign outside. This place could have been the King's House of Dogchow, and I still would have taken the name. But I like to think I keep the memory alive. Something like that, yeah. There were some working tapes here when we first got here, so we know what he sounded like. Sadly, they stopped working a few years back, so I sold them to a junk merchant who was passing through. Otherwise, I'd play some for you. All the outfits you see my guys wearing around were originally found in here too, along with more hair gel than you can see. Nieźle. Sure. I got Rex here from a salvager a few years ago. He was a little dinged up when I got him, but one of the followers fixed him right up. Ten pies mi się kojarzy z K900. Czy K9? A to pierwsze. K900 chyba. A także tam Cyberbrytan? Też moglibyśmy, ale ten Cyberbrytan to był takie bardziej, że się w ogóle nie mieści. Ale K900? No to już spoko. Był piesek. Nawet mówił. Z dwójki. He's been acting peculiar for some time now. I took him to the followers and had him checked out, and they said his brain is bad or something. No, they said they don't have the tools to help him. For now, but they said eventually he's going to get worse. I don't know what to do. I don't know. Maybe. If you found a way to help my poor Rex, your best bet will be to talk to Julie Farkas over at the old Mormon Fort north of here. Maybe you have better luck than I did. Whoa there. Not just anyone can be a king. First of all, we usually only accept people native to the area. Second, I have to approve, and I don't. You haven't shown me you've got what it takes to be a king yet. But if you're fixing to join something fierce, stick around. If you play your cards right, things might change. Yeah. Dobra. We've tried to pass our philosophy on to the people of Freeside, but not everyone is ready to be a king. The kids love us, but the old-timers tend to shy away and keep to themselves. They probably couldn't pull off the look anyway. As for the others,
Some people just plain don't respect others, and that's a no-no. If there's one thing I won't tolerate, it's lack of respect. No właśnie. Inne pytania. O właśnie. Ace, he and I grew up together around here. We've been through. There's no man I'd rather have at my side in a pinch. Don't judge him too harshly for trying to get some caps out of you. He probably took you for a squatter, looking for a place to settle down. There have been a lot of people moving into the area lately. It's got some people riled. Can't blame them myself. There's only so much to go around. Może to? There's me, but I don't really like talking about myself. There's Julie Farkas and the other followers down at the old Mormon fort. The Garrett twins up at the Wrangler deserve mention. Wouldn't be right not mentioning the Van Graffs, I suppose. And while they're not important in the overall scheme of things, there's Mick and Ralph, too. Just don't tell them I said that. Who all did you want to know about? No, tak podejrzewałem. Dobra. Julie represents the followers of the Apocalypse. They're a group that tries to help people out whenever they can, so we get along just fine. If you ever need to get patched up, one of their docs will have your riders ringing in no time flat. They sell supplies, too. They used to. Heard they were having trouble bringing stuff in, or keeping up with the demand, or something lately. Did you want to know about anyone else? A, właściwie tam o nich to wiem, także nie będę wyciągał tego, co już wiem, prawda? No, może to jeszcze. Stand Freeside, you have to look back a few years. Originally, we were all just tribes making a living in this area. That all changed when Mr. House came around. He made an offer to the three biggest tribes that were willing to listen to him. Today, everyone calls those tribes the three families, and they live in luxury and run their own casinos in the strip. The rest of us were left to fight over the crumbs, living in the shadow of those more fortunate. Things got pretty nasty for a while. But we wanted more, a place of our own, a place where no one could tell us what to do, and we didn't want to go elsewhere to find it. So we took control of this place, made it our own. That's really all Freeside is, the best of a bad situation. Dobra. Nie będę tutaj zanudzał was. Rzućmy okiem sobie na zadania jeszcze może. Aha, tego z tym psem, dobra. No, ładuj się. Tam jest fork. Po dzieciaku przebiegłem. Trzeba potrafić, nie? Jak się chce, to można. Pół odcinka mamy za sobą właściwie. Przynajmniej drugie pół. Bam 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 bam. Is there something you need? Hmm. Rex? It breaks my heart every time I see him. He's such a good dog. Yes, a few months ago. We had to tell him there was nothing we could do. No, Rex's condition is way beyond anything we can handle. He requires brain surgery and some sophisticated cybernetics work, too. I didn't say that. While no one here has that kind of expertise, I do know of one man who might... Ja mam kim mowa nawet. There's an old scientist named Dr. Henry, who reportedly specializes in this sort of procedure. He'd probably be your best bet. Last I heard, he was living up in Jacobstown, far to the northwest. No... Właśnie. Ale my zrobimy właśnie z tym tutaj gotkiem. Elkanen, Wysokas, porozmawiajmy chwilę. No ja to też, nie?
What? No music? I'll hold the tears till I'm gone. Fine then. Do przyczyku moja, ale dobra. Wiem, gdzie to jest, także nie ma problemu, a my weźmiemy tego pana. As far as fruitless wastes of time go, it's quite noble in its aims. For the past 100 years or so, the followers have managed to get by using salvaged medical supplies from the old world. But the side effect of medical success is that more people live longer. Funny how that works. Eventually, we'll run out of hospitals to do. We need new ways to produce those supplies, or maybe old ways if this research goes anywhere. Hey. Co to się ma znaczyć? Łacina. Caesar can cite Cato to suit his purpose. Many people have spoken Latin. Some of them were. Aha, już wiem, co się dzieje. Kurde, oby jak najkrócej tak trwało, bo. Mianowicie właśnie aktualizuje mi się, właśnie instaluje mi się ten WOT, wersja testowa i się pobierał, teraz akurat się instaluje, jak na złość. Myślę, że się dłużej pobierało, no ale dobra. Chyba jakoś przeżyjemy. No właśnie. Not all followers are people persons. Besides, someone needs to do research. I have no problem with Julie sticking me back here. Out of sight, out of mind. There are worse things one can be, though I do admit it is a bit boring. Though it has a noble goal, I don't think this research will yield much fruit. No money. No offense intended, but why should I go anywhere? Właśnie, teraz jestem dam tego. A, retoryka. No ba. A, to myszka. Nie uciek, nie uciekaj. Dobra, gościca. Lepsze dostanie. Ojeju, taki. No, siemasz. Tylko, że to trochę detrygicznie. Się kolej instaluje. Ale chyba już niedługo powinien skończyć, mam nadzieję, bo trochę się to robi już. Kilka minut. A na szczęście przy tym trochę czasu zażarło. Dobra, to muszę tak, wejść w mapę świata.
I tu mam zadania, Aha, do króla muszę iść, nie? Chyba to wystarczy, zobaczyć. Zobaczmy. Teraz skoczymy na tego gostka. O tym mówiliśmy. I warto mieć właśnie Arcane'a przy sobie wtedy. Mogłem to zrobić inaczej, bo mogłem mieć go od razu. Przepraszam, coś mi trzkawka jeszcze wzięła. Tak, z zaskoczenia. O. Od razu lepiej. No, ładuje się. To trochę ktoś potrwa zapewne z tego, że się instaluje. No, cóż. Nie można mieć wszystkiego, prawda? Będę musiał zamontować ten drugi dysk, ten co tutaj mam podłączony pod kieszeń do laptopa, wmontować go, bo tylko muszę znaleźć przejściówkę odpowiednią. Taka u mnie jest wredna przejściówka akurat w laptopie, że kształcie liter L bym potrzebował. Właśnie czegoś takiego, tego nie za cholerę nigdzie nie mogę nic takiego znaleźć. Bym się wpowiadać u znajomego, może miałby. Tym niemniej. Miałbym jedną grę zainstalowaną na jednym dysku twardym, a to by się zrobiło na drugim dysku, to by tak nie było problemów aż takich. Momencik, momencik, momencik. Tutaj. Biegnij! Biegnij! Szybko! Szybciej! Open! King, tak. Liczba mnoga. No hej, ale chcę wyjść do środka. Szkoda, że nie zrobiłem w środce czegoś jak jest w tym Wiedźminie. A mianowicie mam na myśli, że ogólnie domostwa tak dalej. No chociaż zwykle w Wiedźminie nie są duże te domy, no ale ogólnie można wejść, nie wczytuje się dodatkowy ten jakiś świat nowy, prawda? Tylko to jest jeden świat cały czas. I to by było dobre. Ale mam wrażenie, że była jakaś modyfikacja do właśnie New Vegas 3. Gdzieś widziałem coś takiego, że do domów można było wchodzić po prostu, czy to może do Skyrima. Cholera, nie powiem wam teraz, bo nie wiem, ale coś takiego widziałem na jakimś filmiku, jak przeglądałem YouTube, że gościu grał i wchodził do jakiegoś budynku, właśnie mimo nie pamiętam, ale jaka Skyrim. Po prostu drzwi się otwierały, wpada do środka, tak dalej, nie? Ale nie było żadnego ekranu ładowania, po prostu to był jeden świat. Ale na pewno też większe zżerałoby pamięci tak dalej wszystkiego. Potrzeby większe miałaby gra na bebechy, ogólnie podzespoły komputera. Ale teraz z tym czasem ładowania się też przeginiesz, gro. Dobra, tak żeby nie było aż tak sperno, no to jeszcze spróbuję o czymś poglądzić. Mianowicie... Myślałem, że się Tak ścięło się, że myślałem, że już się ładuje świat. Właśnie, a propos właśnie tego świata... coś takiego byłoby moim zdaniem dużym plusem, gdyż... gdybyśmy weszli do jakiegoś budynku, mogliśmy się, nie wiem, moglibyśmy się ostrzeliwać. Jeżeli byśmy na przykład przed kimś uciekali. I byśmy wbiegli do domu. I za okna moglibyśmy strzelać, prawda? O, w końcu się ładuje. Doskonale. Królu, królu! Wiem, co jest twoją psiną, tylko gdzie ona jest? Detri Kundello. Bum, bum. She said, what? Why didn't she just say so when I was there? Actually, come to think of it, I was pretty angry when I went down there. I vaguely recall something about upending a few tables, maybe knocking out one of her doctors. Anyway, that's incredible news. Only thing is, there's too much going on around here for me to make a trip like that. And I need all of my guys just to keep things settled here. You seem to be awfully interested in my boy Rex here. And you've done some good work for me already. I'll tell you what. No, I am your sister. I am not like Naruto. You promised to get Rexy here to that doctor, and I'll lend him to you.
się musi deska kancelować. Now, there's a few things you should know about old Rex here if you're going to be traveling together. First, he hates rats. Can't stand the things. Giant rats, mole rats, doesn't matter. He catches a whiff of one and he's off like a shot after it. He's normally pretty obedient, but you might have to chase him some if he goes after one of the little varmints. Second, he doesn't like hats. There are people wearing them. Don't ask. I have no idea why. Maybe because it rhymes with rats. That should be it, though. Other than the occasional bad spot when his brain starts hurting him, that is. But I'm hoping you will see to that. I wish you both luck. Take care of both. Dobra, dobra. Rex, this is your new master. Protect him. Byłoby miło, gdybym tylko pieska się tu widział. Rex, cholero jedna, gdzie ty jesteś? No serio, ale teraz mulisz się. O mój Boże, przy nagrywaniu. Nie, to jest normalnie. A, tu jesteś. Tak się chować? No, hał, hał. Właśnie. Panunek? No dobra. Ty puszko jedna, gdzie ty jesteś? Gdzieś to będzie się odnosić. Jest. Pam. Tak. Taktyczny odwrót. Nie, moment. Zamknij. Nie to chciałem. Podążanie, towarzystwa, o. Do prim, dobra. Zasuwaj tam, do prim. Chodź do Kundello. Bum, bum. Znajdź i zaznacz. Rzućmy okiem, co dodaję, to no, nie pamiętam, bo zwykle z AT chodziłem cały czas. Tak, itemki. Nie itemki, statystyki, to będzie. I w profitach powinno być to. Znajdź i zaznacz. Do ostatniego. Umiejętności, sytuacja, status. Ogólne. Gdzie to może być? Banzai. Umiejętności? Nie. Specjalne. Radiacja. Nie pokarmy, nie interesuje to dalej. Gdzie to jest? Gdzie to zawsze pamiętam, gdzieś było. Data. Zadania. Radio, notatki. Z tego, prawda? No, to skoczmy na tego od razu. Bo co? Bo możemy. O, teraz powinno być w porządku, bo zaczęło się potem pobierać. Także właśnie, widzicie, od razu jest dużo, dużo lepiej. Więc tak, mapa świata. Tutaj chcemy. I zaraz przemówimy im do rozumu. Tu będzie git. No, a ja szybciej mógłby się ładować. Jeszcze kwadrans z tego co widzę, więc teraz tej cholery przyspiesz. Dziękuję, bardzo pomogło. Bom 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 bom. No stary,
I've always known when to fight and when to back down, and it seems to me I ought to back down this time. No. My men and I are leaving. You won't see us around here again. No, dobra. Tak to się robi. Widzicie? Tak to się robi. Tak to Buzun robi. Masz trochę śniegu, więc możesz sobie pałwanka ulepić. Nie no, Marku, to całkiem zrobili, no. Nie uciekaj. Mam. Smart, charismatic, hell of a mean streak. Doesn't care for humans, prefers fighting them to talking. He's got a lot of pull with Night King, though. He talks, they listen. Was hoping he could draw the Night King to Jacobstown. Keen is saner than most, but I know he's thinking of going his own way again. He's aggressive, impatient, can't stand sitting around. Hmm. Because of a promise, one I haven't been able to keep. The Night King all suffered from schizophrenia. It's the stealth boys they use. Used to use. Night King have a hard time being seen like normal folks. Can't stand it. A few already left to try and find more stealth boys. A miserable situation. They either stay here and suffer, or dig up stealth boys and lose their minds. Not much of a choice. Good chance other Night King will find hard to get a cure to them. Worse, if Keen and the Night King tear up the Mojave hunting for stealth boys, people are going to get killed. Most humans can't tell the difference between mutants. Might come here looking for payback. That's like saying Kaisar and Kimball would listen to each other. Night King don't have a lot of trust for others, mutants included. No, dobra. To jest w tym temacie, więc zasuwajmy do doktorka. Mam nadzieję, że będzie jakaś kwestia, powinna się pojawić, jak mamy tego Arcana. Tak być powinno, ale czy będzie, no to... Bo to podobno nie udało mi się tego do końca mieć. Zawsze zapominałem, żeby go brać. I podobno trzeba mieć go przy pierwszym spotkaniu z każdym takim gościem. Ale jeśli Hals, na razie z nikim innym nie spotkałem z tej całej drużyny. Choć nie jestem do końca pewien. To podoba mi się zawsze ciekawe. Tia. To rzeczywiście ciekawe było. Zrobię jeszcze przy okazji save'a, za którego. Albo mogę. No, zapisuj się. No. Będzie coś takiego? No, Arcane. Hej, chodź tu. No, bo jasny, a nie leci. Dobra, trzeba coś zrobić. Bam, porozmawiajmy. Porozmawiajmy, o. Tak chcę. Aha. Jest sobie blisko. Idę wężykiem. Is there something else I can do? This neural degradation. Biomed gel can only preserve a living brain for so long, so you'll need to find a replacement. I haven't left Jacobstown in years, but there was one woman in Novak. Gibson. I remember her living with a pack of hounds. Aside from her, I know that the Fiends and Caesar's Legion fight alongside dogs. There could be viable specimens among them, if you can get them. Dziwne, mi się zdaje, że miałem tego zdaniem mózg. Maciek, może tu coś mi powie. Ja z nim porozmawiam. Mm-hmm.
30s. I was born west of here. I was an only child and spent most of my time with my mother. My father died when I was young and I never got over it. Oh, and I like medicine and reading books about failed pre-war socioeconomic policies. Right now, I'm sure you're asking yourself, why hasn't some lucky man scooped this bachelor off his feet? Like I said, I'm born. Some people do. I just don't. Look, I appreciate that you're trying to be friendly, but I'd just rather. Może to? It could be better. If we can find a... But really, as long... To zawsze ten sam mówi. Poczekaj, to menu ze sprzętem. Nie no, prawie na pewno jestem pewien, że... Gdybym musiał podejść bliżej, może coś by zaskoczyło. Na hol, chłopie, na hol. No, 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 zasuwaj. Ej, w tym kierunku. Ty cholero, ty. Niedobry ty. Patrz na siebie. Mówię, patrzaj ta. Hej. Nic z tego, co? No i kicha. I to dziecko właściwie dokończę, bo to nie ma chwilowo większego sensu, żeby dłużej nagrywać. Więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. No faktycznie minimalnie krótsze, ale tylko troszeczkę. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Powtórzę się jeszcze raz. I zapraszam na kolejne nagrywanie Fallout New Vegas. Trzymajcie się, dziecko.